28 lipca 1941 roku w Stodole. Wczoraj nie dokończyłem ja opowiadania o moich przygodach, więc dzisiaj piszę dalej. Teraz jestem ja, można powiedzieć, najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi, bo okropnej śmierci z rąk niemieckiego NKWD uniknąłem i może jeszcze jakoś w ogóle ocaleję bo szkoda by było, żeby Rosja straciła takiego dzielnego obrońcę socjalizmu jak ja. Jedynie to mnie bardzo martwi, że nie wiem ja, co się stanie z moją własnością pozostawioną w Wilnusie. Co prawda drzwi są dobrze zabezpieczone, ale mogą je wyłamać, żeby do moich skarbów dobrać się. Teraz bardzo ja żałuję, że niezgodnie ja z nauczylkami żyłem, i od ostatnich je przezywałem. Mogą teraz ze złości na mnie, skarby moje przywłaszczyć, ale trzeba opowiedzieć o moich przygodach. Po wyjściu z miasta, błąkałem się, ja przeszło dwa tygodnie po lasach. Nie wiedziałem, gdzie iść i co robić. W tym czasie bardzo osłabłem, bo ostatnie dni tylko jagodami żywiłem się. A pewnej nocy Kartofli w polu nakopałem i przy ognisku je upiekłem. Ale tak żyć długo mi trudno, bo jako oficer bardzo delikatne mam zdrowie i lubię codziennie chleb jeść. A gdy tylko w Polsce się znalazłem, to zupełnie rozpieściłem się i do różnych kiełbas oraz masła przyzwyczaiłem się całkiem niepotrzebnie. Myślałem, że zawsze tak będzie i tak by było. Gdyby nie podła zdrada Stalina. A zdrada musiała być, inaczej Hitler nigdy by się nie odważył napaść na potężny Związek Radziecki i niezwyciężoną Armię Czerwoną. Pewnego wieczoru wyszedłem ja z lasu i ostrożnie rozglądam się po okolicy. Zauważyłem ja w pobliżu jakieś osiedle. Dom stoi na wzgórzu, a w dole stodoła, stajnia i chlew. Ludzi nie widać było i innych osiedli blisko nie dostrzegłem. Ale czekam ja, co dalej zobaczę. Długo nikogo nie było. Potem jakaś babina wyszła z domu i udała się ścieżką w kierunku stodoły. W ręku niosła piłę i sikierę. Zeszła w dół i zaczęła obok stodoły drzewo piłować. Wówczas ja, przyciśnięty głodem, Nabrałem odwagi i z ukrycia wyszedłem. Zobaczyłem, że kobieta nie młoda i że trudno jej samej drzewo piłować, więc powiedziałem: Dobry wieczór, mateczko, może wam pomóc drzewa napiłować? Ona popatrzyła na mnie i pyta: A ty skąd się tu wziąłeś? Z lasu, powiadam. Wielkie mnie nieszczęście spotkało. Zabrali mnie do wojska ci przeklęci bolszewicy. Przywieźli aż do wilna. A jak Hitler na nich uderzył, to uciekli sami, a mnie zostawili na zgubę. Teraz nie wiem, ja co robić. Do domu nie trafię, bo to daleko. A tu też żyć nie mam jak. I bardzo Niemców boję się. Dlatego z dala od ludzi się trzymam i po lasach chowam się. Cały tydzień już chleba nie jadłem. Może sprzedacie mnie chociaż kawałeczek. A ona powiedziała, Dam ja tobie jeść, tylko porządki w gospodarstwie skończę. A Niemców nie bój się, drogę stąd daleko widać. W razie czego złego do lasu pójdziesz, tam cię nikt nie złapie. A teraz, jeśli chcesz mi pomóc, to przygotuj drzewa do pieca, a ja pójdę krowę doić. Chwyciłem ja sikierę i dawaj drzewo szastać. Bardzo starałem się, żeby wiedziała, że nie leni jestem. W głowie mi się kręciło z głodu, ale pracowałem ze wszystkich sił. Ona tymczasem krowę wydoiła i kazała mnie drzewo do kuchni zanieść. Ponosiłem ja tam wszystko, co narąbałem, a ona pod płytą ogień rozpaliła i zaczęła kolację szykować. Mnie poprosiła siadać i pracując rozmawiała ze mną. Kilka razy z mieszkania wychodziła na drogę popatrzeć, czy ktoś obcy nie idzie. A do mnie powiedziała: się nie bój. Tu naród wszystko polski. Niemców i bolszewików nie lubią. Jeśli ciebie ktoś zobaczy, to nikomu nie powie. Zresztą nikt ciebie tu i nie zobaczy, bo osobno żyjemy. To majątek burki. Jak powiedziała mi ona, że to jest majątek, to i zdrętwiałem ze strachu. Potem spytałem: A gdzie wasz dziedzic? Nie ma, powiedziała. W Anglii jest. Polskim wojsku tam służy. A gdzie jest dziedziczka? Ja jestem dziedziczka. Chociaż byłem strasznie głodny i zmęczony, śmiać się zacząłem. Wiedziałem, że źle robię, ale wytrzymać nie mogłem. Bo ja tyle nasłyszałem się i tyle w książkach i pismach czytałem o tych krwiopijcach, polskich panach i dziedzicach. Jak w złocie chodzą, rozkosznie żyją. I znęcają się nad chłopami. A tu taka babina, byle jak ubrana, spracowana, ręce od roboty aż czarne, mówi mi, że jest dziedziczka. Pomyślałem nawet, że kpi ze mnie, a ona powiada: Ty czego zęby szczerzysz? To ja nie wiedziałem, co robię, i prawdę jej powiedziałem: Zabawne mi to jest, że Wy sami pracujecie i mówicie, że dziedziczką jesteście. Tak ono i jest, powiedziała. Wszyscyśmy tu pracowali. Mieliśmy w dobrych czasach dziewkę i parobka do roboty, ale i dla nas pracy nie brakowało. A teraz sama zostałam, więc sama pracuję. Ale trudno mi poradzić, bo bolszewicy gospodarstwo nasze zniszczyli zupełnie. Zabrali wszystkie konie, trzy krowy, jedną tylko zostawili, najgorszą. Dwóch synów moich do wojska wzięto i nie wrócili. Mąż też. Tak nasza praca wielu lat została zmarnowana, ale najwięcej mi rodziny szkoda, bo nie wiem, czy jeszcze kiedyś do domu wrócą i czy się zobaczymy. Pomyślałem ja, że może w tym, co ona mówi, trochę prawdy jest, ale bardzo dziwnie było mi o tym słyszeć. Dała mi ona jeść i to jeszcze jak. Od tego czasu, jak z miasta wyszedłem, tak nie najadłem się. Tymczasem ona mnie o różne rzeczy wypytywała. Kto ja jestem, skąd pochodzę, to ja jej wszystko kłamałem. Powiedziałem, że jako poborowy byłem do wojska wzięty i w armii jako szeregowiec służyłem, że przedtem w kołchozie pracowałem, a bolszewików bardzo klołem, szczególnie Stalina. Bo wiedziałem, że Polacy ogromnie go nie lubią, ale ona nie wymyślała ani bolszewikom, ani Niemcom, ani Stalinowi, tylko wypytywała mnie i słuchała uważnie. Później powiedziała: Co ty chcesz dalej robić? Jeśli w drogę pójdziesz, to dam ja ci bochen chleba i kawałek słoniny. Udało się trochę zboża schować od rekwizycji, więc sama żyto na żernach mielę i chleb wypiekam. Wówczas ja powiedziałem Mateńko kochana nie wiem jak gdzie iść jak pójdę w lasy to gdziekolwiek z głodu zginę albo Niemcy mnie złapią i zabiją czy nie można by było tu u was pozostać pracowałbym co tylko każecie jadłbym co dacie a później może coś się zmieni pomyślała ona i mówi dobrze zostań tu na razie a potem zobaczymy co będzie — Spać będziesz dla bezpieczeństwa w stodole. Chodź, pokażę ci miejsce. Wzięła ona latarkę. Dała mi stary kożuch i koc. Nalała butelkę wody, żebym miał co pić w nocy. I poszliśmy. Latarkę pod kożuchem niosła, żeby w nocy światła z daleka nie widać było. Poszliśmy do stodoły. Ona w jednym miejscu specjalnie włożone tam deski wyjęła i poświeciła mnie do środka. Była to skrytka, trudna do znalezienia. Wytłumaczyła ona mnie, że drzwi do stodoły na klur zamknie, ale ze skrytki jest wyłaz pod dachem, więc w razie niebezpieczeństwa mogę tamtędy do rowu uciekać i stamtąd krzakami w las zbiec. Zapewniła ona mnie, że tu w nocy będzie spokojnie, bo Niemców nigdzie w pobliżu nie ma, a do miasteczka stąd daleko. Zamknęła stodółkę i poszła. Położyłem ja na sianie kożuch, buty z nóg zdjąłem i kocem się okryłem. Poczułem się bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jednak ci Polacy nie są tak strasznie podli, jak nam o nich mówiono. Bo prawdę powiedzieć trzeba: nikt z nich mnie jeszcze nie skrzywdził, wszyscy zaś pomagali. U nas to by nikt nie pomocy nie okazał. Takim typom, co od władz się ukrywają, nikt nie pomaga. A tu naród inny, tylko ta podła Irka bardzo mnie skrzywdziła, ale może jeszcze na niej się zemszczę. Spałem ja bardzo mocno, dopóki posłyszałem, że mnie ktoś woła: Miszka! Miszka! Poznałem ja głos dziedziczki i odezwałem się: Wyłaś, powiedziała. Trzeba śniadanie zjeść. Poszedłem ja do mieszkania. Dała ona mnie jeść znakomicie. A potem przyniosła cywilne ubranie, buty, czapkę, skarpetki i czystą bieliznę. Zebrałam to w domu, powiedziała. To są rzeczy moich synów. Przebierzesz się w to, bo w tym bolszewickim uniformie chodzić teraz niebezpiecznie. Zagotowała mi ona dwa sagany wody. Postawiła ceber zimnej, dała mi ręcznik, mydło i kazała porządnie wymyć się. Pewnie wszymasz, powiedziała. Jest trochę, rzekłem. Rzecz w wojsku nieunikniona. Jak, w jakim wojsku? powiedziała. U was tego bogactwa i w wojsku, i bez wojska dosyć jest. Taką już macie kulturę. Wyszła ona z izby. Zacząłem ja cały myć się. Wyszorowałem się porządnie i ubrałem się. Tak, od razu widać, że to dziedzice byli. Bielizna czysta, całkiem biała. Ubranie sukienne, buty mocne z dobrej skóry. Trochę to wszystko do mnie nie pasowało, ale nie, uleży się z czasem. Posprzątałem ja kuchnię i brudną wodę na dwór wylałem. Tymczasem dziedziczka przyszła i mówi do mnie. Ty teraz zapomnij, że mieszka nazywałeś się. Teraz ty jesteś Janek, mój syn. Mam nawet dla ciebie dokumenty. Dopóki inne, formalnie wyrobimy. Jeśli Niemcy tu przyjdą, albo policja z gminy, to ty nie uciekaj i nigdzie nie chowaj się. Ale i w oczy im też nie leś. Do roboty zabieraj się, żeby nic nie mówić. A gadanie z nimi to już moja sprawa będzie. A sąsiadom, gdy o tobie się dowiedzą, powiem, że uchodźca jesteś. Czyś dobrze zrozumiał? Tak, zrozumiałem. Przy policji albo Niemcach, jeśli trzeba będzie do mnie się odezwać, wołaj mnie mama. A przy sąsiadach, czy w ogóle, gdy trzeba, nazywaj mnie pani Józefa. Bardzo ja się ucieszyłem. Poczułem się tak, Jakbym na nowo na świat narodził się. Zrozumiałem, że ta dziedziczka zginąć mnie nie da. Z radości to nawet łzy mnie z oczu poszły. Chwyciłem ja panią Józefę za rękę i pocałowałem. Dziękuję ja wam bardzo, powiedziałem. Póki żyć będę tego nie zapomnę i jeśli będę mógł, wywdzięczę się za wszystko, bo zginął ja bym bez pani. A ona powiedziała. Bogu dziękuj, że tu dobrzy ludzie są i że serca mają nawet dla swych wrogów, jeśli są w nieszczęściu. A ty, jak widzę, młody i głupi jesteś, to może jeszcze nie całkiem zepsuty, więc poratuję ja ciebie jak mogę. W taki oto sposób ja tam i zostałem. Spałem nadal w stodole, a w dzień już śmiało po całym folwarku chodziłem. Roboty jest dużo, więc pracuję całe dnie. Zresztą i pani Józefa ciężko pracuje. Nawet więcej i lepiej ode mnie, bo ja dopiero od niej roboty się uczę. Bardzo jestem szczęśliwy. Niedawno ja jeszcze myślałem, że zginę na pewno i zginąłbym gdzieś albo z głodu, albo od choroby, albo z rąk niemieckich. A teraz mam ja i dom, i jedzenie, i ubranie dobre, i dokumenty. I gospodynię, która mnie jak matka syna traktuje. Ale gdzież tam, jak matka syna? Od matki swojej ja nic prócz połajanek nie słyszałem. A jak mały byłem, to często też i biła. A pani Józefa nigdy złego słowa nie powie. I dba, żebym był czysty, syty, bezpieczny. Nie zapomnę ja jej tego nigdy. I Jak tylko będę mógł, koniecznie wywdzięczę się. Niech wie, że my bolszewicy bardzo dobre i wdzięczne serca mamy. 3 października 1941 roku. Folwark Burki. Towarzyszowi Czercinowi: Pisać nie ma kiedy. Roboty dużo, bo tylko we dwoje pracujemy. Jednakowoż będę ja te moje zapiski po trochu dalej prowadził. Postanowiłem ja zadedykować je towarzyszowi Churchillowi, tak, bo okazało się, że jest to bardzo wielki i ważny człowiek. Szkoda tylko, że nie jest komunistą i że to Anglik. Lecz teraz wygranie wojny od niego zależy. Pani Józefa to wszystko mnie dokładnie wytłumaczyła, bo przedtem cała polityka w głowie mi się pomieszała. W parę dni po moim przyjściu na folwark. Zacząłem ja przy kolacji bardzo silnie Stalina kląć. Wiedziałem, że Polacy go nie lubią, więc chciałem w ten sposób pani Józefie dogodzić. A ona powiedziała Grzeszysz, ty chłopcze. Nie wolno tak brzydko przeklinać. Świadczy to o braku dobrego wychowania. A że nowa wojna rozpętała się, to Stalin wcale jej nie chciał. To Hitler na Rosję napadł, tak jak poprzednio na Polskę. To jest jego szatańskie dzieło. Ja na nią oczy wytrzeszczyłem ze zdumienia. Nawet przestraszyłem się, bo pomyślałem, że może komunistką jest albo agentką NKWD. A ona dalej mówiła: Ty teraz naszym sprzymierzeńcem jesteś, bo 30 lipca Stalin i Mołotow na Kremlu w Moskwie umowę z naszym naczelnym wodzem generałem Sikorskim zawarli i teraz Polacy i Rosjanie będą walczyć o wyzwolenie Rosji i Polski od wspólnego wroga Hitlera. A kiedy jego zwyciężymy, wówczas Polska będzie znowu wolna i w Rosji inne życie się zacznie, bo rząd wasz będzie musiał zatroszczyć się o naród rosyjski, który wskutek wojny dużo ucierpiał. Przypuszczam nawet, że i u Was też demokratyczny ustrój wprowadzą. Ale chyba nie zwyciężymy Hitlera, bo to bardzo sprytny dowódca i armia ma potężną. A ona powiedziała: To nic. My sami może i nie zwyciężylibyśmy, ale nam Anglia pomoże. Anglia? spytałem i poczułem, że mi w oczach ciemno robi się. I że pomieszania zmysłów dostaje. Pomyślcie sobie, ludzie, czego dożył Związek Radziecki? Ta sama Anglia, która przez tyle lat przeszkadzała nam żyć w dobrobycie i pracować, która chciała zrobić z nas niewolników i naród rosyjski obrabować, będzie teraz nas od Hitlera wyzwalać, który był tak wielkim naszym przyjacielem. Poczułem ja, że już zupełnie niczego zrozumieć nie mogę. A pani Józefa tak dalej mówiła. Naturalnie, Anglia to wielki naród o ogromnej cywilizacji. Za nimi też Ameryka ujmie się, jeśli będzie trzeba. Jest w Anglii wspaniały polityk, Winston Churchill się nazywa. On Hitlera na pewno pokona. Na razie im jeszcze trudno, bo nie byli przygotowani do wojny. Ale mają oni wspaniały przemysł, więc bardzo prędko uzbroją się i wówczas wykończą Hitlera. Od tego czasu zaczęła ona mnie dużo o Anglii i Ameryce opowiadać. Mówiła mi, że Anglia nigdy żadnej wojny nie przegrała i że z nią 500 milionów ludzi współpracuje i że od wielu setek lat na ich ziemi wróg nie był, że potrafiła nawet Napoleona wykończyć więc na pewno da sobie radę i z Hitlerem. Ale mnie najwięcej Churchill zainteresował, bo okazało się, że to on właśnie potrafi Hitlera zwyciężyć. Powoli zacząłem ja nawet wierzyć pani Józefie, bo przekonałem się, że ona dużo wie o tym, co się dzieje na świecie. Nawet o naszym Związku Radzieckim dużo ciekawych rzeczy mi opowiedziała. I skąd taka babina to wszystko zna? Otóż postanowiłem ja te moje zapiski Churchillowi zadedykować, żeby wiedział on o tym, jak bardzo go szanuję, bo niezawodnie Anglicy tu przyjdą, żeby Niemców wypędzić, a gdy przyjdą, żeby nas wyzwolić, to rzecz jasna na zawsze zostaną, żeby za wyzwolenie odpowiednie zyski z ludności dla siebie ściągnąć. Warto więc zabezpieczyć się i w razie potrzeby będę mógł dowieść angielskiemu NKWD, że ja ich wodza bardzo uwielbiałem. Szkoda tylko, że nie mam portretu Churchilla, żeby zawczasu powiesić, a nie wówczas, gdy Centralny Komitet angielskiej partii kapitalistycznej taki wyda rozkaz. 17 października 1941 roku folwark Borki, Towarzyszowi Stalinowi. Okazało się, że Stalin, chociaż jest Gruzinem, nigdy zdrajcą Rosji nie był, tylko Hitler podstępnie go oszukał. Umyślnie przez dłuższy czas udawał przyjaciela, żeby wspólnie Polaków rozbić, bo Francji się obawiał. Potem wybrał sprzyjający mu moment, i zdradziecko, łamiąc zobowiązania państwowe, napadł na nas. Ale mu tego towarzysz Churchill nie daruje, bo Anglicy są ogromnie honorowym narodem i nie lubią, jeśli ktokolwiek słowa nie dotrzymuje. Wot tak. Spostrzegłem ja, że pani Józefa zawsze przed jedzeniem krótką modlitwę odmawia, a pewnego razu spytała mnie ona: Ty pewnie nieochrzczony. Bo nigdy nawet nie przeżegnasz się. Mnie matka sama chrzciła, kiedy byłem małym dzieckiem, ale modlić się nie nauczyła. Wiem, że u was religia jest prześladowana, powiedziała pani Józefa. Ale to jest bardzo źle. Ja ci zaraz wytłumaczę dlaczego, bo tobie i zrozumieć to trudno. Od na przykład ja jestem chrześcijanka, to znaczy, że staram się postępować w moim życiu tak, jak nam Chrystus nakazał? Najważniejsze Jego przykazanie jest kochaj bliźniego jak siebie samego. Jak Ty uważasz, czy to źle tak postępować, czy dobrze? Czy lepiej kochać tylko siebie, a innych nienawidzić? Jeśli bym nie była jak chrześcijanką, to i ciebie z tamtej biedy, w której jako człowiek się znalazłeś, nie ratowałabym. Po co ryzykować dla obcego człowieka? i do tego jeszcze naszego wroga bo wiem że was uczą tylko nienawiści i do boga i do innych ludzi lecz ponieważ Chrystus nam kazał nawet wrogom przebaczać a ludziom w nieszczęściu pomagać to i ja tobie pomogłam otóż pomogłam ci tylko dlatego że jestem chrześcijanką czy to jest źle oj to bardzo dobrze pani Józefo i ogromnie jestem wam za to wdzięczny ale Bogu modlić się ja nie umiem, za późno mnie tego się uczyć. Kilka razy my o sprawach religijnych rozmawiali. I ostatecznie ja nawet zgodziłem się z tym, że chrześcijanie to niezupełnie podli są ludzie. Oczywiście nie powiedziałem jej tego, co naprawdę myślę: że każda religia jest oszustwo, kapitalistyczny wybieg i opium dla biednego ludu. Tak nas wyłączyła partia i tak ono i jest. Bo jeśli by religia była czymś dobrym, to dlaczego tacy mądrzy ludzie jak Lenin i Stalin uznali ją za szkodliwą dla proletariatu? Nawet przypuszczam ja, że to w ogóle żydowska robota. U nas trocki zdradził Związek Radziecki. A wówczas pewno Chrystus był reakcjonistą, i angloamerykańskim kapitalistom wysługiwał się. Ale tego ja pani Józefie nie powiedziałem, aby nie dorozumiała się, że kulturalnym człowiekiem jestem, a nie jakimś tam szeregowcem, chłopem albo robotnikiem. Pewnego razu ona do mnie powiedziała. Wiesz co, Janku, ponieważ jesteś chrześcijaninem, warto, żebyś nauczył się chociaż jednej modlitwy. Jest piękna modlitwa, Ojcze nasz, zostawił ją nam sam Chrystus. Jeśli Ty zechcesz i potrafisz się przemyśleć, to Tobie wszystkie drogi, jakimi człowiek powinien się kierować, wyjaśni. Wyuczę Ja Cię tej modlitwy, a Ty ją dla dobra swej duszy chociaż raz dziennie zmów, aby Tobie w życiu lepiej się wiodło i abyś zrozumiał. Że masz w sobie duszę nieśmiertelną, a nie pustkę, którą Wam bolszewicy wypełnili złością i nienawiścią do ludzi. Otóż zaczęła ona mnie tej modlitwy uczyć. A ja musiałem na to się zgodzić, bo jakże się nie zgodzić? Wiedziałem, co prawda, że i bez tego by mnie ona nie wyrzuciła i pomocy swej nie pozbawiła. Ale, pomyślałem ja sobie, Lepiej tę sprawę załatwić politycznie. Ta jej modlitwa na kołnierzu wisieć mnie nie będzie. Zresztą, może to mi się i przyda kiedyś. A znowuż pani Józefa chyba jeszcze lepsza dla mnie będzie. Nie bardzo mi ta nauka szła z początku. Trudno było słowa spamiętać. Ale po kilku dniach umiałem ja całą modlitwę i razem z panią Józefą odmawiałem ją wieczorami. Ona również żegnać się mnie nauczyła. Jak to modlenie się u mnie zaczęło, to ja zupełnie humor straciłem i szanować siebie przestałem. Ot, myślałem, jak ja strasznie poniżyłem się sam te zabobony religijne, które zawsze wyśmiewałem, uprawiać zacząłem. Do czego ja, ideowy konsomolec i uczciwy zupełnie człowiek, doszedłem. Jak nisko upadłem, a wszystko to przez tamtych przeklętych Niemców i przez Hitlera. Ale pewnego razu zacząłem ja nad tą modlitwą zastanawiać się, i nagle wszystko zrozumiałem i ogromnie ucieszyłem się. Toż modlitwa ta jest nasza, bolszewicka, można nawet powiedzieć, że zupełnie komunistyczna. Ojcze nasz, a któż to? Jasna rzecz, że on zawsze ojcem nazywaliśmy go. Święć się imię twoje, bądź wola twoja. Oczywiście, że tak. Przecież zawsze do tego dążyliśmy. I jeśli wszystko dobrze się skończy, dalej żyć będziemy. I z tym chlebem powszednim też zupełnie słusznie, bo tylko od niego towarzysza Stalina. Nasz chleb i życie nasze było zależne. I z tymi winami naszymi też racja. Trzeba zawsze winy te i w sobie dookoła wyszukiwać i władzom o nich w porę donosić. Tylko z tym niebem nie bardzo się zgadza. Ale później domyśliłem się ja, że to tylko przenośnia taka i w ogóle określenie miejsca pobytu słoneczka naszego. Więc zastąpiłem ja słowami który jesteś w niebie, słowami, który jesteś w Kremlu. Nawet o Hitlerze w tej modlitwie wspomniano. Ale zbaw nas ode złego, to znaczy od tamtego podelca germańskiego. Gdy ja to wszystko zrozumiałem, to bardzo ucieszyłem się i nawet sam Pani Józefie o modleniu się przypomniałem. Tylko słowa w niebie zastępowałem w myśli słowami w Kremlu. I w ten sposób bardzo nawet składnie nam szło. Ona swoje, a ja swoje, i oboje jesteśmy zadowoleni. A ojciec Stalin nie gniewa się, że mówiłem ja głośno, zamiast w Kremlu w niebie, lecz myślałem uczciwie co innego. Wod tak. Ja nawet sam od czasu do czasu tę modlitwę odmawiałem i wkrótce dobrałem do niej rewolucyjną melodię i ja ją śpiewałem. Jestem teraz bardzo wdzięczny pani Józefie, że dokładnie mnie wytłumaczyła, iż Stalin Rosji nie zdradził, więc znów święcie w niego wierzę i znów jemu moje zapiski dedykuję. Bo naturalnie Churchill jest bardzo porządnym człowiekiem, ponieważ nas od Hitlera ratuje. No ale gdzież jemu osobnikowi z burżujską przeszłością z ojcem Rosji i całego świata się równać? Ojcze, nasz któryś jest na Kremlu, święć się imię twoje, bądź wola twoja. Przyjdź królestwo twoje jako i na Kremlu, taki wreszcie świata. Włot, tak.